Jak już wczoraj informowaliśmy, wójt gminy Przemęt Dorota Gorzelniak ogłosiła, że nie będzie się ubiegała o stanowisko wójta w jesiennych wyborach. Ta konferencja prasowa była zaskoczeniem zarówno dla dziennikarzy, jak i urzędników zaproszonych na spotkanie z mediami. Dorota Gorzelniak jest wójtem gminy Przemęt od 4 kadencji, to jest od 16 lat. Jak potwierdziła podczas konferencji, otrzymała propozycję startu w wyborach samorządowych zarówno do sejmiku, jak i do Rady Powiatu Wolsztyńskiego. Czy zastępca Doroty Gorzelniak, współpracujący z nią od 2003 roku, Mariusz Silski, wystartuje po najwyższe stanowisko w gminie? Na odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie. Jedno jest pewne, gdyby była pozytywna, będzie miał pełne wsparcie swojej szefowej. Póki co jedynym kandydatem w gminie Przemęt, który zgłosił swój start w wyborach na stanowisko wójta, jest Janusz Frąckowiak, starosta wolsztyński. Całość konferencji Doroty Gorzelniak w naszym programie na telewizja leszno.pl i Facebooku Telewizji Leszno.